Chlebem i solą. Ten de facto staropogański zwyczaj witania przybyszów właśnie chlebem i solą odnosił się do gościnności, a dokładniej wyrażał nadzieję na dostatnie życie przybyłych gości. Cóż, można dyskutować o tym, jak bardzo my, jako naród, jesteśmy gościnni. Innym faktem jest jednak, że w naszym kraju potrafią narodzić się filmy. I to co najmniej dobre. Chleb i sól w reżyserii Damiana Kocura daleko wykracza poza pojęcie dobry film. Ale o tym za chwilę. Inspiracją do napisania scenariusza filmu były wydarzenia w Ełku w 2016 roku. Kiedy to, przypomnę, w trakcie nocy sylwestrowej ochoczo pijana i naćpana grupka młodzieży prowokowała arabski personel baru z kebabami. Były wyzwiska, kradzież napojów, darcie banknotów. W efekcie jeden z mniej cierpliwych sprzedawców kebabów wdał się w szarpaninę i niepotrzebnie sięgnął po nóż. 21-latek, Polak, zmarł. Czy z perspektywy przeciętnego sebiksa patrioty była to śmierć męczeńska? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że sama tragedia spowodowała zamieszki w mieście, demolowanie knajp z kebabami i infrastruktury miejskiej, finansowanej przecież z naszych podatków. Wybaczcie mi lekką ironię, ale przyznam, że miałem wgląd do akt sprawy związanej z tymi wydarzeniami i mam na ten temat wyrobione swoje zdania. Na szczęście w filmie Damiana Kocura zarówno motywy zamieszek, jak i samego morderstwa nie są w centrum uwagi. I dobrze. Historia skupia się na obserwacji Tymka, młodego pianisty, studenta, który wraca na wakacje do rodzinnej miejscowości, a konkretnie do miejskich blokowisk. Tam spędza czas głównie ze swoim bratem Jackiem, który, również utalentowany, ale o wiele mniej ambitny, trochę marnuje czas w nieodpowiednim towarzystwie. Tymek, Jacek, jego dziewczyna i osiedlowa klika zabijają czas pijąc piwka nad jeziorem, włócząc się po dzielni, czy przesiadując w nowo otwartym barze z kebabami. No właśnie. Tego, z jakimi konfliktami i relacjami mierzyć się będą bohaterowie, opowiadać nie będę. To po prostu trzeba zobaczyć. Film urzekł mnie od samego początku. Wpierw zamierzonym minimalizmem w postaci długich ujęć i montażu wewnątrzkadrowego. W końcu prawdą, która biła z ekranu, efektem kina dokumentalnego w fabule. Mam na myśli to, że obserwując grę aktorską, de facto naturszczyków, widziałem i słyszałem ludzi, nie aktorów. Nie czułem w ogóle, że słyszę napisany przez scenarzystę tekst. To jest dla mnie ten efekt prawdy, naturalności, spontaniczności. Jest to w mojej ocenie jeden z największych atutów filmu. Chylę czoła przed reżyserem, który świetnie wybrał i poprowadził aktorów. Poza tym, Chleb i sól jest trafnym portretem części naszego społeczeństwa. Dla mnie to film o obojętności i jej konsekwencjach. Opowieść w filmie mogłaby skończyć się inaczej, gdyby główny bohater w jakiś sposób reagował na haniebne zachowania kolegów. Gdyby zaoponował, a taki miał zamiar, mogłoby nie dojść do tragedii. Chleb i sól to świetny film, który epatuje prawdą i na ekranie, i w kontekście przekazu. Co ważne, nie ma tu publicystyki, nie ma diagnoz socjologicznych, jest za to kunszt czystej obserwacji. Jest umiejętnie opowiedziana historia, nie w sposób czarno-biały, zero-jedynkowy. Przyczepić oczywiście zawsze można się do wszystkiego i ja tak zrobię. Jedyną rzeczą, która w jakiś sposób mnie ukuła, to lekki brak konsekwencji odnośnie formy. Długie ujęcia czasami są psute przez niepotrzebne przebitki na przykład bliższe plany. Jest to oczywiście jedynie moje subiektywne odczucie, rzecz, która dla większości widzów nie będzie miała zapewne żadnego znaczenia. Sumując, pędźcie do kina, naprawdę. Chleb i sól to wartościowy film, który powinien być analizowany w każdych, a już na pewno polskich szkołach filmowych. Żegnam Was zawsze z kulturką.